Wyciekły wieści o cichym ślubie Cichopek i Kurzajewskiego. Wszyscy mają dowiedzieć się po fakcie. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to jedna z najgłośniejszych par polskiego showbiznesu. Fani zastanawiają się, kiedy zakochani zdecydują się sformalizować swój związek. Tymczasem w jednym z popularnych dzienników pojawiły się informacje o cichym ślubie. Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek wciąż na językach. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski początkowo nie chcieli ujawniać, że są razem. Z pomocą przybyła Paulina Smaszcz, która swoimi wypowiedziami skłoniła parę do publicznego poinformowania o swoim związku jesienią ubiegłego roku. Nie było to zaskoczeniem dla fanów, którzy już od jakiegoś czasu wiązali ze sobą prezenterów Pytania na śniadanie. Nie zaszkodziło to również popularności gwiazd, bo wkrótce później udało im się otrzymać telekamerę dla najlepszej pary gospodarzy show. Fani prezenterów nieustannie trzymają za nich kciuki i kibicują tej relacji. Kasia i Maciej szybko stali się jednym z najpopularniejszych związków w showbiznesie. Co ze ślubem Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego? Oczywiście od czasu pojawienia się w mediach oficjalnych informacji na temat tego, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są razem, nie ustają pytania o to, kiedy para zdecyduje się sformalizować swój związek. Jeszcze niedawno mówiło się o tym, że na drodze do szczęścia zakochanych stoi Paulina Smaszcz i jej działalność w internecie. Była żona prezentera Pytania na śniadanie regularnie krytykuje parę, nie szczędząc im złośliwości. Cichopek zdecydowała się nawet na podjęcie w tej sprawie kroków prawnych. Ślub miał podobno poczekać do czasu, aż kurz po całej aferze opadnie. Tymczasem jeden z popularnych dzienników przekazał ciekawe informacje na temat możliwej ceremonii. Czyżby gwiazdy miały zdecydować się na skromną uroczystość z dal od kamer? Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wezmą cichy ślub? W związku z Andrzejkami redakcja Super Expressu poprosiła tarocistę Mata Maxa Tarota o rozłożenie kart z pytaniem o przyszłość związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Wróżbita nie miał wątpliwości. Przekazał, że zakochani sformalizują związek, ale zrobią to z dala od medialnego szumu. Widzę bardzo dużo walki i z jednej strony jest walka z jakąś kobietą, a z drugiej strony jest walka i staranie się o miłość, o utrzymanie tej relacji. I wcale nie mówię, że ta relacja jest w jakimś złym stanie. Nie, wręcz przeciwnie. Kropka. Ale mam wrażenie, że jeśli tutaj ma być ślub, to będzie on dosłownie po cichu, żeby nie eskalować konfliktów. Powiedzą o nim po fakcie, wyjaśnił mężczyzna. Profeta zdołał również zauważyć, że w rozwoju relacji przeszkadza kobieta, która walczy o to, by sprzeciwić się potencjalnemu ślubowi. Na razie skupiają się przede wszystkim na jakimś konflikcie, widzę dwójkę mieczy, które przedstawiają kobietę ze skrzyżowanymi mieczami na piersiach, która ma zasłonięte oczy. Ona nie widzi, jaka jest sytuacja, nie widzi, jaki jest problem, a mimo to walczy. Ona jest w tym wszystkim bardzo zacietrzewiona. Chciałaby przeszkodzić temu związkowi i chciałaby zaszkodzić w ślubie. Ale ktoś zaczął przeszkadzać jej. Prawdopodobnie chodzi o prawników, orzekł Matt Max Tarot.